Siemanko, dziar z tej strony. Kopię w Norwegii. Może tam coś widać za mną. Jestem na takiej dzikiej plaży, się tu zatrzymałem. I wylazła moja pierwsza moneta w Norwegii. Sam jeszcze nie wiem, co to jest. Zobaczymy ją razem. 5 koron na pewno. 1963 bodajże. No jest kawał blachy. Norweska. Na 100%, bo tu pisze coś Norgeskon. No, król norweski, coś takiego. Piękna sztuka. Z takiej dziurki koło korzeni. Nie mogłem jej wydostać, ale sygnał był przepiękny, więc musiałem to kopać. Sceneria jest jeszcze lepsza. Wczoraj żem tu łowił ryby. A tam gdzie jest, tam jest rzeka i tam jest elektrownia. A bardziej po lewo jest wioseczka i chcę tam jeszcze dzisiaj po południu pojechać. Jest godzina 13. Może coś zjem zaraz i tam pojadę. Żeby więcej takich monetek było, to bym się już bardzo cieszył. Wygrzebałem drugiego pieniądza. Jest to 10 koron. Takie drobinka. Co to kurwa, delfiny są? Ty, to delfiny są, obczajcie. Ja pierdolę. I one wypuszczają tak powietrze. Podpływają tu. Albo morświny to są. Cały dzień tutaj. Zostałem na tej miejscówce, bo cały dzień padało. Więc nie chciałbym się jechać do tej wsi. Połowię ryby, coś zjem teraz i pokażę to, co jest. Popatrz. Miejscówka ta sama. Te ssaki, co tam pokazywałem, one tutaj nadal są. Pływają tam gdzieś po środku. Nie wiem, co to jest. Jakieś. Ja obstawiam, że to jest delfin czarny, czy coś takiego. Ja nie jestem kurwa znawcą. No ale są tutaj, słychać, że to jest, że te ssaki oddychają. Obleciałem sobie dzisiaj ten lasek. Tu jest takie obozowisko, zaraz do niego przejdę. Ten lasek, to jest taka dzika plaża, ludzie sobie tu przychodzą wędkować. Jest jakiś stolik. Tam jest jakieś jedno palenisko. Tu jest drugie palenisko. Robię sobie kolację. To, co dzisiaj znalazłem, to jest tak. No. 10 ore. To jest 10 ore z 1983 roku i 5 koron. Nie wiem, 6,5 albo 8,5 albo 8,3. Jeszcze tego tak do końca nie czyściłem. I tu jest Olaf V Norgeskonge, czyli chyba, jak dobrze rozumiem, Olaf V, król Norwegii.
Alt for Norge, nie wiem. Nie znam norweskiego. Wychodziły tu jeszcze takie pierdoły. To są łuski kaliber 6 mm. Ta może być, o, jeszcze mi spadła. Jedna ta, która się tak srebrzy. Może być. Nie no, kaliber ten sam. Część od zapalniczki, no śmieciory. Pieniędzy mi tu więcej nie wyszło. No to byłem teraz ze swoją wędką. Tu stoi. Na tamtym kamieniu. Tu. Na tamtym kamieniu byłem. I zobaczyłem tylko ten szczyt, że wystaje to z wody. To po to sięgłem i wytargałem. No nie wiem, komuś się to chyba złamało i zostawił. Blacha mi zostanie. Chcę ją jakoś. No i tu sobie robię wczorajszą rybkę. Trochę muszę zaraz wyciągnąć z tego. Pstrąg to jest. Jakby ktoś nie poznał. O kurwa, się jeszcze zahaczyłem. Więc tak, ja jutro ruszam do tej wioseczki. Dziś byłem naprawdę zmęczony, więc odespałem i spałem po południu. Poza tym pogoda była taka kijowa. Jadę do tej wioseczki, spytam się, czy mi pozwolą pokopać po tych polach. A dziś jeszcze połowię sobie. Do zobaczenia. Przylazłem na ten kamień, gdzie wczoraj sobie rzucałem. Patrzę. A tu sobie leży pilker nowy. Tylko tu raz obity może zagraweczką. Może go przypływ wyrzucił, bo dziś był przypływ. W sumie codziennie jest przypływ. Wczoraj go tutaj nie widziałem. No ale biorę. A tam na szczycie góry jest nadajnik 5G i on wysyła takie mikroczęstotliwości i komary to odbierają. Lecą tam do tego nadajnika, zarażają się COVID-19 i potem szczykują ludziom mikrochipy do głowy i potem ludzie mają raka w głowach i tyle. Ej, weź mi tam skądś tą trawę na dachu. Gdzie są takie widoki, no? Nie ma takich widoków więcej na świecie.